Po miesięcznej przerwie w Policach znów można korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ. Coraz popularniejsze stają się łąki kwietne w miastach. Nasuwa się więc pytanie, kosić czy nie kosić trawników? Piotr Szkocki, dzień dobry, zapraszam na Teletydzień. Od 1 lipca policka Medica zaprzestała wykonywania rehabilitacji refundowanych przez NFZ. Od 1 sierpnia na zabiegi można się zapisać w innym miejscu. Przez cały lipiec w Policach nigdzie nie można było wykonać refundowanych zabiegów rehabilitacyjnych. Od 1 sierpnia na takie zabiegi można się zapisać w gabinecie przy ulicy 26 kwietnia 9 w Policach. Mamy pełen pakiet zabiegów. Mamy fizykoterapię, laseroterapię, elektroterapię, ultradźwięki, pole magnetyczne, krioterapię. Nie mamy niestety jeszcze masaży wirowych i zabiegów wodnych. Mamy pełen zabiegów z kinezyterapii, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia wolne, ćwiczenia indywidualne oraz cały pakiet masaży leczniczych. Jest to gabinet fizjoterapii, nie ma tu lekarza. Jeśli pacjent potrzebuje poradni fizjoterapeutycznej, to musi jej szukać w Szczecinie. Mamy różny sztab. Ja pracuję od 10 lat jako rehabilitant. Pracowałem z zespołami ekstraklasowymi oraz grających w Lidze Mistrzów w sporcie. Później pracowałem w różnych jednostkach rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadzę również inny punkt w Wielkopolsce, również na Narodowy Fundusz Zdrowia. Pracowników mamy, którzy mają doświadczenie powyżej 5 lat oraz młodych fizjoterapeutów, magistrów, którzy rozpoczęli karierę w tym roku. Na zabiegi można się zapisywać w godzinach od 8 do 16 osobiście w gabinecie lub telefonicznie pod podanym numerem. Czas czekania na zabieg wynosi obecnie około 2 tygodni. Susze w ostatnich latach powodują, że zmienia się podejście władz, zarządców osiedli i mieszkańców do kwestii pielęgnacji zieleni. Coraz częściej zadajemy sobie pytanie, kosić trawniki czy nie kosić? W Policach znajduje się wiele miejsc, które dawno nie widziały kosiarki. To choćby teren naprzeciw Centrum Handlowo-Usługowego, plac przy ulicy Roweckiego czy niektóre trawniki w mieście. Uważam, że trawę należy kosić, tak, ze względów estetycznych, tak, żeby było czysto, żeby było widać ewentualnie brud od psich kup i żeby nas zabezpieczyć przed kleszczami. Tak przynajmniej się wydaje. Ja myślę, że trzeba kosić, bo wtedy kleszcze nie będą mogli tak zbyt wysoko łazić po nogach, bo u mnie tutaj był kleszcz i później wieczorem jakby mama uciągała, to nie było zbyt przyjemne. Myślę, że tu gdzie mieszkamy, czyli w tych terenach naszych tutaj bliskich, należy kosić. Jest to potrzebne. Bo bardzo źle wygląda, jeżeli zarastamy chwastami. Bo nie jest tak, nie są to piękne trawniki. Myślę, że powinno się wszędzie kosić trawę, bo wtedy ona się rozrasta lepiej, jest ładniejsza, a to tak jak tutaj na przykład jest sucho wysuszona ta trawa. W trawach żyją owady, które są pożywieniem dla ptaków. Kosiarki niszczą enklawy życia tych drobnych stworzeń. Po skoszeniu trawników szybciej wyparowuje z ziemi woda. Miejsca są, w których może należałoby skosić, ale w większości to chyba raczej nie. Bo takie piękne łąki rosną, no ale różnej pełno owadów w nich chociaż się tam gnieździ. No. Należy kosić, bo jest czyściutko, przyjemnie, ładnie. Trzeba kosić i dbać o porządek i wszystko. Koszenie trawników ma swoje wady i zalety. W wielu miastach można podziwiać łąki kwietne. A jak sytuacja wygląda w Policach? My się staramy przede wszystkim nie działać rewolucyjnie, tylko ewolucyjnie i stopniowo pewne rozwiązania wprowadzać. I mówię, tak będziemy wprowadzać rzeczywiście stopniowo jakieś elementy tych łąk kwietnych. Ja nie mówię, że od razu będziemy zakładać w pełnym wymiarze, ale będziemy się starać w różnych punktach Polic, żeby też nasi mieszkańcy oswoili się, żeby mogli zobaczyć, co to jest po prostu i wtedy będziemy też słuchać głosów, jakie do nas dochodzą. Specjaliści uważają, że wysuszonej palącym słońcem trawy nie należy kosić, bo to jej szkodzi. Taki trawnik nie wygląda też ładnie. My dostosowujemy już drugi rok koszenia do warunków atmosferycznych. To nie jest tak, że jak w sierpniu zaplanowaliśmy koszenie, to ono się musi odbyć, tylko patrzymy, jakie są warunki, ponieważ rzeczywiście
Ostatnie lata mamy, jakie mamy, są bardzo upalne, bardzo gorące i ten trawnik też potrzebuje odrobiny odpoczynku i potrzebuje tej wilgoci, w związku z czym nie można go kosić bardzo krótko, bo wtedy no, psujemy go i niszczymy. Z problemem mierzy się też spółdzielnia mieszkaniowa Odra, do której należy teren naprzeciw centrum handlowego. Jest kilka takich terenów, które ewentualnie można by było spróbować nie kosić, zobaczymy, jaki będzie odzew. Stoimy właśnie na takim terenie oddalonym od budynku mieszkalnego i być może to się uda. To najbliższe koszenie, które będzie. Spróbujemy tego terenu nie skosić. Mamy takie jeszcze dwa tereny, co ewentualnie nad nimi myślimy. To jest na przy ulicy Piłsudskiego PCK z tyłu budynku i ulica Wojska Polskiego 44 też z tyłu budynku. Spółdzielnia mieszkaniowa Chemik analizowała sprawę zakładania kwietnych łąk na niektórych swoich terenach. Profesjonalnie zrobiona łąka z naszych wyliczeń wyglądało, że kosztuje odpowiednie pieniądze i przede wszystkim wymaga odpowiedniej pielęgnacji, odpowiedniej wilgotności i odpowiednich zabiegów, czyli byłby to jakiś koszt i zaangażowanie na pewno. Oczywiście spółdzielnia jest otwarta na wszelkiego rodzaju fajne pomysły, które poprawiają komfort życia mieszkańców i tutaj jeżeli mieszkańcy by zgłaszali w jakiś intensywny sposób albo w kilka osób załóżmy takie zapotrzebowanie, to na pewno byśmy do tego podeszli bardzo indywidualnie. Obie spółdzielnie mieszkaniowe i gmina czekają na opinie Policzan dotyczące terenów, które można zostawić bez koszenia, a które trzeba bezwzględnie kosić. SPPK w Policach zakupiło 4 autobusy za 6 milionów złotych. To pojazdy hybrydowe najnowszej generacji. Podróżowanie nowymi pojazdami ma być bardziej ekonomiczne, bo układ hybrydowy ma obniżyć spalanie paliwa nawet o 20%. 5 sierpnia na terenie szczecińsko-polickiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego zaprezentowano 4 nowe autobusy MAN. 4 sztuki autobusów to jest troszeczkę mało jak na firmę, ponieważ powinniśmy kupować co roku 5 autobusów, żeby ten średni wiek był w granicach 10 lat. Zakupione pojazdy to 2 12-metrowe autobusy solowe po ponad 1 000 000 złotych i 2 18-metrowe przegubowe po ponad 1 600 000 złotych. To są pierwsze autobusy przegubowe, najnowocześniejsze autobusy przegubowe w Polsce w wersji hybrydowej, jakie dostarcza MAN. Nigdzie dotychczas one się nie pojawiły i SPPK Police będą pierwszą firmą w Polsce eksploatującą te autobusy przegubowe. Autobusy dostarczyła firma MAN na podstawie umowy zawartej 27 listopada 2020 roku po rozstrzygniętym przetargu. Halo! Proszę przekazać całemu światu, dzisiaj o godzinie 12:12. Nowy model autobusu jest wyposażony w wiele udogodnień dla pasażerów. Autobus został wyposażony w bardzo jasne materiały w przestrzeni pasażerskiej i znacznie większe szyby, aby zapewnić komfort, maksymalny komfort jazdy. Ma klimatyzację całopojazdową, biletomat, niską podłogę, miejsce dla wózków inwalidzkich, więc wszystkie rozwiązania, które ułatwią dostęp i podróżowanie tym pojazdem. Pojazdy zostały w całości wyprodukowane w Polsce. Zastosowano w nich nowy rodzaj zawieszenia, który podnosi komfort jazdy pasażerów. Układ hybrydowy funkcjonuje odzyskując energię podczas hamowania, która w zwykłym autobusie jest bezpowrotnie tracona. Ta energia wykorzystywana jest do zasilania wszystkich urządzeń pokładowych w pojeździe, dzięki czemu zrezygnowaliśmy z alternatorów i w ten sposób uzyskaliśmy znaczną oszczędność w spalaniu paliwa. Pojazdy są wygodne dla kierowców, którzy spędzają nawet 10 godzin za kółkiem. Producent daje 4 lata gwarancji na ich bezawaryjne działanie. Ponadto zapewnia, że przez 10 lat pojazdy nie ulegną korozji. Obecnie policka spółka posiada 52 autobusy wraz z nowymi nabytkami, w tym 34 firmy MAN i 18 firmy Solaris. Podczas wakacji w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach najmłodsi uczą się kreatywności, ćwiczą wyobraźnię i precyzję. Spędzają czas przyjemnie i pożytecznie podczas różnorodnych zajęć i warsztatów. Miejski Ośrodek Kultury drugi miesiąc prowadzi zajęcia wakacyjne dla dzieci. Tematyka warsztatów jest szeroka. Nie tak dawno najmłodsi robili własne maskotki. Maskotka to jest coś, co jest miłe, przytulne, a przede wszystkim dzieci mogą to sobie zrobić same. Same szyć. Szycie ręczne jest dużo trudniejsze niż szycie maszyną.
Do dyspozycji były różne tkaniny, filc, guziki oraz przybory niezbędne do szycia. Dzięki zajęciom dzieci mogły pracować nad precyzją ruchów, dokładnością wykonania i estetyką swoich wyrobów. Robimy maskotki, stworki albo rybki. Szyjemy maskotki, możemy sami zrobić oczy, no i jeszcze je sami przyszyć. Na scenie sali widowiskowej przez cały tydzień grupa dzieci pracowała z aktorami z Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, Katarzyną Majewską, Pauliną Lenart i Rafałem Hajdukiewiczem. Były to warsztaty teatru improwizowanego. Dzieci tworzyły własną historię zdarzeń. Same wymyślały miejsce zdarzenia, cechy bohaterów, temat konfliktu, jego eskalację i rozwiązanie. W ten sposób uczyły się umiejętności budowania wyimaginowanych historii, rozwiązywania problemów i myślenia kreatywnego. Była także zabawa polegająca na skłonieniu uczestników do podobnego myślenia. Mikrofon! Kolejny raz trzeba powiedzieć słowa, które nam się będą kojarzyły do tych wcześniej powiedzianych słów. Czyli znowu dwie osoby mówią. I tak długo się w to gra, aż dwie osoby powiedzą to samo słowo. I to jest możliwe, jak najbardziej. Dzisiaj nam się to udało nawet za drugim razem. Czyli w pewnym momencie jakby grupa zaczyna myśleć w podobny sposób. Zaczyna myśleć jakby tak samo, w tym samym kierunku. I to są świetne ćwiczenia takie integrujące grupę, przygotowujące do współpracy. Takie ćwiczenia integrują, rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Można je przełożyć na grunt życia codziennego, co spowoduje, że dzieci i młodzież zaczną lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach. Od kilku miesięcy liczba osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy spada. Stopa bezrobocia w ostatnich miesiącach w powiecie polickim kształtuje się poniżej 5%. W porównaniu z poprzednim rokiem i obecnym stanem w regionie jest to bardzo dobra sytuacja. Liczba osób bezrobotnych jest na takim poziomie, że nie sygnalizuje ona głębszych problemów na rynku pracy, a jednocześnie biorąc pod uwagę oferty pracy i zainteresowanie pracodawców pracownikami, jest to liczba, z której można jeszcze wyszukiwać potencjalnych kandydatów do podjęcia zatrudnienia. Do dyspozycji osoby bezrobotne mają takie działania jak szkolenia indywidualne, grupowe, staże, dysponujemy pracami interwencyjnymi dla zainteresowanych pracodawców, dysponujemy jeszcze środkami na utworzenie i wsparcie nowych stanowisk pracy i jeszcze są dostępne środki na założenie działalności gospodarczej. Tutaj dodam, na przełomie sierpnia, września będziemy uruchamiali kolejny duży już nabór, najprawdopodobniej ostatni dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej przy pomocy Urzędu Pracy. Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz bezpośrednio w siedzibie udostępniona jest lista aktualnych ofert pracy. Poza standardowymi ofertami można tam znaleźć propozycje pracy sezonowej lub zagranicznej. Realizujemy szereg działań. Ja bardzo mocno chciałbym zachęcić przede wszystkim pracodawców do korzystania z prac interwencyjnych. To jest taki instrument, który bardzo mocno staramy się promować w roku bieżącym. Jest to dofinansowanie do wynagrodzeń, a więc to nie jest wsparcie na tworzenie stanowisk pracy, nie jest to staż, gdzie osoba jakby ciągle ma status osoby bezrobotnej i tam pojawia się stypendium stażowe. Mówimy tutaj o osobie, która kierowana jest w ramach prac interwencyjnych do pracodawcy. Mamy normalną umowę o pracę, natomiast tam jest poziom dofinansowania z naszej strony. W zależności od tego, jaki okres tej współpracy, prawda, mamy w ramach umowy określony, taki tam poziom dofinansowania jest około 50% minimalnego wynagrodzenia. To jest kwota, o której możemy rozmawiać z pracodawcami. Organizacja stażu zawodowego inicjowana jest przez pracodawcę. Składa on wówczas odpowiedni wniosek, w którym może wskazać konkretnego kandydata lub wskazać, jakie wymogi musi spełniać kandydat zaproponowany przez Urząd Pracy. I to dzisiaj wszystkie informacje. Zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.